Jak zwykle zaczynam od spraw najbliższych, najbardziej nas obchodzących. Otóż komunikat dzisiejszy dowódca obrony Warszawy mówił, iż na wschodnim odcinku, a więc na Pragę, w ciągu nocy i dnia szły bardzo ostre natarcia z bardzo silnym poparciem artylerii. Wszystko to zostało odparte. Wzięto przy tym jeńców, w tym trzech oficerów. Oddziały nasze nie tylko broniły się, ale wypadały i niszczyły przeciwnika. Przetrwaliśmy naloty, bomby, przetrwaliśmy ciężkie granaty, szrapnele, no i Warszawa jakoś nie traci dobrej miny. Trzeba przyznać, że bardzo dużo znaczy ta dobra mina i nie tylko u nas, ale w całym świecie. Otóż tej dobrej miny naszej chcą zaprzeczyć Niemcy. Przedwczoraj, sądząc, że ogniem swoim artyleryjskim i swoją akcją skierowaną na miasto złamali duch Warszawy, złamali duch jej obrońców, przysłali nawet parlamentariusza. No, tego parlamentariusza dowództwo nawet nasze nie przyjęło. Po prostu nie interesowało dowództwa, czego sobie ten pan życzy. Przyznam się, że ja bym się zapytał, a nuż się chcieli poddać. No, w każdym razie nie przyjęto go, no i na tym się skończyło. Wczoraj natomiast myśmy rzeczywiście prosili o tego parlamentariusza. Chodziło przecież o tych dyplomatów, o członków korpusu dyplomatycznego, który pragnie się wydostać z Warszawy, tak nieprzyjemnie oszczeliwanej. Otóż oni dzisiaj w komunikacie, i to urzędowym komunikacie wojskowym, podali, że Warszawa wysłała parlamentariusza, nie mówiąc nic, co było celem wysłania tego parlamentariusza. Rozrzucili ulotkę dzisiaj, że Warszawa się poddała i że wobec tego niech się podda. Warszawa może spokojnie odpowiedzieć. Ja mam czas, ja poczekam. Wojna trwa. Raz zakręcone koło historii obraca się coraz szybciej, tworząc wir coraz większy. W ten wir wpadają coraz to inne narody, inne państwa i będą wpadały, boć przecież są niczym innym jak tylko częścią procesu historycznego. Proces ten jest bolesny, w męce i trudzie, we krwi i wysiłku się odbywa, ale jest to proces konieczny. Proces konieczny, ażeby to prowadzić do rezultatu końcowego. Tym rezultatem musi być zwycięstwo. Zwycięstwo prawdy nad złem, prawa nad bezprawiem, siły nad przemocą. I dlatego zwycięstwa warto żyć. Warto wydobyć z siebie wszystkie siły, jakie człowiek z siebie wydobyć jest w stanie.